Witaj Piotrze. Dzień dobry. Dzisiaj u Dzikusa gościem jest Piotr Tomza, autor książki Afryka Nowaka. Najpierw może wprowadzimy widzów, kim był Kazimierz Nowak i w jaki sposób do odkrycia po latach tej postaci doszło. Kazimierz Nowak był polskim podróżnikiem, reporterem, fotografem, który w latach 30. przedsięwziął samotną podróż przez Afrykę. Przejechał z północy na południe, z Trypolisu do Kapsztadu i później na północ z Kapsztadu aż do Algieru. Samotnie, przede wszystkim rowerem, bez wsparcia z zewnątrz, kiedy rower mu się rozsypał, jechał konno, odcinki rzeczne spłynął przez fragment całkiem spory Sahary. W drodze powrotnej podróżował na wielbłądach, z karawaną wielbłądów. Podróż mu zabrała 5 lat, to są lata 31-36. I podróż była niezwykła z bardzo, bardzo wielu powodów. Przede wszystkim wtedy nikt w ten sposób nie podróżował. Nikt w ten sposób nie podróżował przez Afrykę. Nikt nie robił takich zdjęć, jak robił Kazimierz Nowak. Zdjęć reporterskich w takim właśnie dzisiejszym... Trzeba dodać, że Kazimierz Nowak tutaj był protoplastą reportażu. Tak, tak. To ten materiał, który on przywiózł, i zdjęcia, i teksty, które pisał. To są rzeczy, które wyprzedzały epokę, bo mówimy o latach 30., kiedy powiedzmy spojrzenie Europejczyków na Afrykę było bardzo dalekie od tego, jakie jest dzisiaj. A on potrafił zanurzyć się jakoś w to codzienne życie Afrykanów. Robił zdjęcia właśnie zupełnie w wioskach, przypadkowym, zwyczajnym ludziom. To nie były ten materiał, który on przywiózł, to nie są fotografie i relacje, nie wiem, z safari, polowań, czyli czegoś, co było domeną podróży wówczas Europejczyków czy Amerykanów do Afryki, tylko taki w ścisłym tego słowa znaczeniu reporterski materiał, coś absolutnie unikalnego i na skalę światową. I Kazimierz Nowak wrócił do Polski i po 9 miesiącach umarł? Tak, tak. Zmarł, był wycieńczony tą podróżą, schorowany. No, nie wytrzymał organizm, miał 40 lat, kiedy zmarł w 37 roku w Poznaniu. Jego rodzina nie miała pieniędzy na to, żeby wydać jego zapiski, jego zdjęcia, jego wspomnienia. I taką osobą, która słyszała od swojego dziadka o Kazimierzu Nowaku, jest Łukasz Wierzbicki. I Łukasz Wierzbicki zapoczątkował, w ogóle przypomniał historię Kazimierza Nowaka. Opisał ją w książce Rowerem i pieszo przez Czarny Ląd. I teraz dojdziemy do momentu, kiedy to Piotr przy kolejnym wydaniu książki dostał tą książkę w swoje ręce. Kiedy dostałeś tą książkę w swoje ręce i opowiedz tą historię, jak to się stało? To był 2006 rok, ja wtedy razem ze swoim kolegą Sławkiem Kuncem redagowaliśmy taki miesięcznik podróżniczy w Krakowie i wydawnictwo Sorus, które było i jest do tej pory wydawcą Rowerem i Pieszo, przysłało nam egzemplarz do recenzji, to było drugie wydanie. To był 2006 rok i o Nowaku wtedy zaczęło być powoli głośno, ponieważ Łukasz Wierzbicki zebrał te wszystkie reportaże, znaczy wszystkie, zrobił wybór tych reportaży w roku 2000. To pierwsze wydanie książki Rowerem pieszo przeszło bez echa, ale w 2006 roku ona trafiła w ręce Ryszarda Kapuścińskiego. Ryszard Kapuściński do wydawnictwa Sorus napisał list, że jest zachwycony, poruszony w ogóle, że taki materiał przez tyle lat był nieznany i chciałby jakoś pomóc w tym, żeby te teksty i postać Nowaka spopularyzować. I pomógł. I pomógł bardzo. Zgodził się przyjechać w listopadzie 2006 roku na odsłonięcie tablicy poświęconej Nowakowi na dworcu w Poznaniu. Z tego dworca Nowak w 1931 roku wyruszył do Afryki. No i o Nowaku zaczęło być głośno. Do nas, do mnie, do Sławka Kunca ta książka właśnie dotarła pod koniec 2006 roku i wymyśliliśmy sobie, że na obu z nas zrobiła bardzo duże wrażenie i z tego względu, że właśnie to są teksty z lat 30., a tak świeżo i nowocześnie w dzisiejszym rozumieniu napisane, opisuje, tak. Napisane i nawet nie chodzi o język, ale bardziej o spojrzenie i takie właśnie nowoczesne i świeże spojrzenie na Afrykę.
Afrykę, a dwa, że no, był ten efekt odkrycia czegoś, no fantastyczna sprawa po prostu, trafia się nagle na historię zapomnianą sprzed lat i można pobawić się jakoś właśnie w szukanie śladów, odkrywanie tam kolejnych jakichś aspektów tej podróży. Wymyśliliśmy sobie, że pojedziemy samochodem śladami Kazimierza Nowaka, zaczynając tam, gdzie on skończył, w Algierze. Otrzymaliśmy nagrodę imienia Andrzeja Zawady w Gdyni podczas Kolosów na tę okoliczność. No i to no się i nie udało. się nie udało. Mieliśmy ruszyć na początku 2009 roku. Sławek zginął tragicznie w grudniu 2008. Miesiąc później jeszcze inny kolega, którym też mieliśmy jechać, miał wypadek z tym samochodem, który był przygotowywany na wyjazd do Afryki, więc ja miałem Nowaka serdecznie dosyć w tym 2009 roku. Chciałem, jak słyszałem, no to w Polsce dosyć często się słyszy nazwisko Nowak, więc nie było mi łatwo. Ale ktoś do ciebie Tak, i zadzwonił. pół roku później do mnie zadzwonił Piotr Sudoł ze Szczecina i przedstawił się, że mogę go kojarzyć, bo on jest taki mały i łysy, który na Kolosach pokazywał wyprawę rowerową przez Madagaskar. I ja rzeczywiście skojarzyłem, że był jakiś tam taki mały łysy, co o tym opowiadał. I Piotr Studoł opowiedział mi o pomyśle wyprawy śladami Kazimierza Nowaka, ale zupełnie innej niż myśmy ze Sławkiem mieli, bo rowerowej, pomyślanej jako sztafeta, czyli zmiany ekip na trasie, nie że cały czas ci sami ludzie będą jechać, rozłożonej na 2 lata prawie, podzielonej właśnie na kilkadziesiąt etapów. I jak on do mnie zadzwonił, to bardzo jakoś źle ten telefon wspominam, bo właśnie wybił jakoś o tym Nowaku, starałem się zapomnieć i całkiem nieźle mi to zaczynało już wychodzić. A tu nie dało się. A tu nagle Sudoł dzwoni i zaczyna mnie przekonywać do jakiegoś dziwnego pomysłu. I na początku w ogóle nie miałem się ochoty w to angażować, ale przemyślałem sprawę. I jak wróciłem z wakacji, bo on jeszcze w dodatku te wakacje mi popsuł, jak byłem na wakacjach, to do mnie zadzwonił. Przemyślałem sprawę i doszedłem do wniosku, że to jest dobry pomysł na to, żebym tego Nowaka miał z głowy wreszcie i owszem, zaangażuję się w przedsięwzięcie pod nazwą Afryka Nowaka, które Piotr Sudoł razem z Jakubem Pająkiem i Zbyszkiem Sasem wymyślili. Jak najszybciej podejmę się realizacji jakiegoś etapu, jak możliwie jak najszybciej i będę to miał z głowy. I podjąłeś się etapu trzeciego? Trzeciego egipskiego. To był pierwszy wolny, bo te dwa pierwsze etapy przez Libię, one już były obsadzone wtedy, właśnie w pierwszym, między innymi Piotrek Sudoł i Zbyszek Sas i Dominik Szmajda wzięli udział. Pojechałem do Egiptu i jeszcze już na etapie przygotowywania coraz jakby bardziej zapominałem o tym, że tego Nowaka nie lubię i coraz bardziej się w to angażowałem. W tym Egipcie też było świetnie i cały pomysł i uczestnictwo w tym przedsięwzięciu, że jest tyle ludzi, bo dzięki temu, że to była sztafeta, te etapy, więc na każdym było mniej więcej 4 osoby, plus minus, że tyle osób jest zaangażowanych w takie przedsięwzięcie, że popularyzujemy właśnie Kazimierza Nowaka, tą podróż, że robimy coś fajnego, zupełnie, nie wiem, bez... angażując własny czas, energię, pieniądze, taki społeczny w pełnym tego rozumienia, nie pełnym tego słowa znaczeniu, społeczne przedsięwzięcie. No i zaczęło mi to dawać dużo, dużo satysfakcji i zamiast już odłożyć tego Nowaka gdzieś tam głęboko, głęboko z tyłu, no to w Afrykę Nowaka się zaangażowałem i skończyło się tak, że po ilu tam 3 latach napisałem książkę o całej sztafecie. Która jest podsumowaniem. Tak, która jest podsumowaniem tej ponad dwuletniej wyprawy, a nawet więcej, bo przygotowania do tej wyprawy, zanim ona ruszyła, pierwszy etap się zaczął w listopadzie 2009 roku, dokładnie w rocznicę startu Nowaka, bo też tam na początku listopada wyruszyliśmy. To jeszcze dobrych parę miesięcy przygotowań przed tą wyprawą było, to o tym wszystkim opowiadam w książce, więc tak, ta książka podsumowuje to co się działo i nie tylko to, co się działo na trasie, ale też to, co się działo między ludźmi, w głowach ludzi, którzy w tym przedsięwzięciu brali udział, bo dla wielu to było ważne jakieś życiowo doświadczenie. Na pewno. Mi się tutaj teraz nasuwają dwa pytania. Pierwsze to takie, że przecież Kazimierz Nowak
podróżował w zupełnie osobny sposób, bo jeżeli były gdzieś prowadzone ekspedycje, tak jak była wyprawa Scholz-Rogozińskiego, czy późniejsze wyprawy, to znaczy jedne z pierwszych wypraw Fiedlera na Madagaskar, to były wyprawy zespołowe, że jechała cała ekipa. Tutaj natomiast Kazimierz Nowak jechał sam. Był zdany na łaskę, niełaskę pogody, na łaskę i niełaskę ludzi, na ich przychylność. Też otaczały go zwierzęta, bo powiedzmy sobie, że w latach 30. tych zwierząt było zdecydowanie więcej w Afryce. No pewnie, to zupełnie inna Afryka pod tym względem właśnie przyrodniczym niż to, co jest teraz, jasne. I teraz dochodzimy do drugiej części, bo wiadomo, że podróżnicy mają takie przywary, że każdy chce być gdzieś pierwszy, każdy chce być lepszy, rodzi się rywalizacja. I opowiedz mi proszę, jak pogodziliście, przecież to była kuźnia charakterów, ta wyprawa, bo wiesz, no Piotrze, ty podsumowując, być może nie znałeś wszystkich niuansów na etapie swojego odcinka, tak? Byłeś odpowiedzialny za odcinek egipski, ale też później, pisząc tą książkę, dowiadywałeś się o rzeczach takich, które gdzieś nie przenikały do mediów, no bo nieraz było dosyć mocno w tej Afryce, tak? Tak, ja zanim siadłem do pisania książki, to ja przeprowadziłem długie rozmowy z kilkunastoma uczestnikami, tymi najbardziej zaangażowanymi i tymi, którzy najwięcej tam serca oddali. To powiedzmy jeszcze teraz, ilu uczestników wzięło udział i ile było etapów? Etapów było właśnie nigdy... To mi się czasem myli. Na 30? Z tyłu, tak, 30. Z tyłu okładki książki jest napisane, bo wtedy dokładną buchalterię robiłem, a uczestników było 149. O ile się nie pomyliłem, bo to nie było tak łatwo zliczyć, ale tak, przyjmijmy, że było 149 osób, 30 etapów, więc... Bo jeszcze był etap konny? Tak, jeszcze był etap konny, a to już jakby wliczam tych uczestników etapu konnego do tej łącznej sumy. Były etapy specjalne, był etap przez Polskę również, kiedy w lecie nie dało się zorganizować tam karawany wielbłądów w Nigrze ze względów tam, no, pogodowych przede wszystkim wtedy w lipcu. Jeszcze były poszukiwania śladów Kazimierza Nowaka we Francji. Tak, bo Kazimierz Nowak po tym, jak dotarł do Algieru, to z tego Algieru jakoś do Poznania, już wtedy niedoboru szyna, z którego wyruszył, musiał się dostać i jechał przez Paryż i później pociągiem do Poznania, więc Norbert Skrzyński, Kasper Piastecki, dwóch uczestników wykonywało ten ostatni etap, jadąc przez Francję. I tak, i też im się tam udało spotkać kogoś, u kogo Kazimierz Nowak się zatrzymał. Oczywiście ten człowiek był wtedy chłopakiem, tam kilku czy kilkunastoletnim. Jego rodzice podejmowali Nowaka, ale pamiętał to i o tym spotkaniu opowiedział. Przez całą sztafetę w różnych miejscach przybijaliście tabliczki pamiątkowe, bo mówiliśmy o tablicy pamiątkowej, która znajduje się na dworcu w Poznaniu, zresztą teraz nie wiadomo po remoncie dworca, gdzie ona będzie. Na razie jest dalej, ja tam jeszcze z miesiąc temu, jak byłem w Poznaniu, to jest, przeszedłem, ale tam jest jest w remoncie, tak, tak. Być może tak. Za chwilę ją gdzieś przeniosą. W każdym razie tych tabliczek było blisko 100, które... Tak, ja znowu 88 zliczyłem tych tabliczek. 88 tak. Tabliczek, które uczestnicy sztafety przybijali w miejscach, które odwiedzał Kazimierz Nowak. Tak, to kryterium to było podstawowe, czyli bo w ogóle co jest istotne, myśmy w całej tej sztafecie, oprócz tego właśnie, że to była sztafeta i to wszystko, co powiedziałem, to cel był taki, że jedziemy po śladach Kazimierza Nowaka i używamy tych samych środków lokomocji, których on używał. Więc tam, gdzie on jechał rowerem, przez większość trasy jedziemy na rowerach, tam, gdzie jechał konno, tam, gdzie spłynął rzeką, spływamy i tak dalej. No i możliwie dokładnie powtarzamy tą trasę. To możliwie dokładne powtórzenie trasy było wykonalne, ponieważ on codziennie pisał listy do żony. Te listy, do tych listów się udało dotrzeć, wydawnictwo Sorus dotarło do tych listów, więc uczestnicy każdego etapu, ruszając do Afryki, brali sobie kserokopię, tam skany i kserokopię tych listów, więc wiedzieliśmy praktycznie dzień po dniu, gdzie się Kazimierz Nowak znajdował
Jeśli tylko to nie było z jakichś tam względów, najczęściej polityczno-administracyjnych, niedostępne, to tą trasę powtarzaliśmy rzeczywiście dokładnie. Tam tych odstępstw od trasy było kilka, ale niewiele. Więc to założenie było wykonane przez nas. I na trasie zamontowaliśmy tabliczki. Na tych tabliczkach było w trzech językach, po polsku i w dwóch językach, na jednym postkolonialnym, a drugim miejscowym. Taka krótka informacja, że tędy przebiegała podróż Kazimierza Nowaka w latach 31-36 polskiego podróżnika. I no, bardzo, bardzo różnych. To kryteria były takie, raz, żeby to było miejsce możliwie eksponowane i takie, do którego ludzie docierają, będą mieli możliwość zobaczenia tej tabliczki, przeczytania. Czyli popularyzacja polskiego Tak, i podróżnika. to fajne później, fajny efekt później miało, bo uczestnicy jednego z etapów, wracając do Polski przez Etiopię, byli w tych koszulkach. Myśmy mieli takie koszulki, na których no, było logo Afryka Nowaka z wpisanym to profilem Kazimierza Nowaka. I nagle w samolocie jakiś facet ich zagadnął po Niemiec i mówi, że czy wy jesteście z tego projektu Afryka Nowaka? Więc chłopaki po prostu absolutnie zaskoczeni, dlaczego ktoś w Addis Abebie na lotnisku miałby wiedzieć o tym. Nagle Afryka Nowaka ma zasięg światowy. No i okazało się, że ten człowiek wracał z jakichś tam trekkingu w górach Ruwenzori, gdzie, nie wiem, rok pewnie wcześniej ekipa, która śladami Nowaka też w Ruwenzori była, bo Nowak był w górach Ruwenzori, umieścili tabliczkę na jednym z takich schronów, nie schronisk, ale bardziej schronów, w każdym razie miejsca, które ludzie przybywający tam odwiedzają. No i ten człowiek zapamiętał sobie, zobaczył to logo, przeczytał to i w ten sposób ta wiedza, mamy przynajmniej namacalne dowody, że Że ta wiedza tak, się że przenosi. tak, tak, że to się przenosi, ludzie się o tym dowiadują i to było naszym celem, więc mamy satysfakcję z tego. Jak było z charakterami? Zdecydowanie najtrudniejszym aspektem to było właśnie jakby zaprzęgnięcie tych 150 osób, z których bardzo wielu to właśnie mocne charaktery, bo ludzie, którzy szukają jakiejś takiej formy wyrazu dla siebie poprzez podróżowanie, no to najczęściej są jakieś tam, nie wiem, mocne osobowości albo ludzie, którzy się w miarę tam właśnie silni charakterologicznie czują. No i nagle tych egocentryków czy egomaniaków wszystkich zaprzęgnąć do realizacji jednego celu, no to było wyzwanie ogromne. Raz się udawało lepiej, raz gorzej. Było sporo na trasie i nie tylko na trasie, ale również tutaj w Polsce podczas organizowania, szykowania kolejnych etapów, tarć, napięć. I to mi się wydaje bardzo ciekawe, bo pokazuje, że właśnie to podróżowanie to nie tylko chodzi o przemieszczanie się w przestrzeni i uczenie się z tego, że się coś tam zobaczyło nowego, tylko też właśnie naukę i zmianę poprzez to, że się wchodzi w kontakty z ludźmi, w relacje, które bywają raz lepsze, raz gorsze. I sporo bardzo ciekawego się właśnie tak międzyludzko wydarzyło dla wielu osób i tych, z którymi wszyscy, no może pewnie wszyscy, z którymi rozmawiałem na potrzeby książki, tak mówię, to kilkanaście tych wywiadów przeprowadziłem. Bo każdy podkreślał, że naprawdę ta Afryka Nowaka, bo ja tam we wstępie książki mówię, że to nie, co to takiego było, to była wycieczka tam do Afryki na rowerach, najczęściej tam, nie wiem, trwała 30 dni, w przypadku kilku czy kilkunastu osób to było więcej niż jeden etap, ale cały czas jest wycieczka do Afryki, nic takiego, co nie jest jakieś nieosiągalne, nadzwyczajne i tak dalej. Ale ta Afryka Nowaka naprawdę dla bardzo wielu ludzi była jakimś, dla niektórych nawet zwrotnym momentem w życiu, a dla bardzo wielu ważnym, który pozwolił dokonać jakichś zmian. Taki Piotrek Sudoł, o którym wspomniałem, on był jednym z tych trzech pomysłodawców sztafety, który na początku mnóstwo energii włożył w to, żeby sztafeta ruszyła, wszystkich zaangażował, zmobilizował do działania. No to jest świetny pod tym względem właśnie organizacyjnym, ale jest trudnym bardzo gościem do współpracy, do współżycia, takim, że no, to jest mocny gość, który wymaga i tak dalej, no czasem ciężko jest z nim wyżyć. No i to już na samym początku to rodziło jakieś problemy. On mi powiedział, że ta Afryka, no, on bardzo chciał, żeby Afryka Nowaka
To było coś, co zmieni jakoś tam, coś nowego stworzy i tak dalej. Owszem, stworzyła to ten jego pomysł, Oczywiście, bezspornie. ale równocześnie nie zdawał sobie sprawy, że tak bardzo zmieni jego. Spokorniał, nabrał trochę dystansu, przekonał się o tym, co może być ważne, co jest ważne, co mniej ważne, i sporo go to nauczyło. Nie chcę też zdradzać wszystkich tam, wiadomo, tych historii, które w książce są, ale dla tego Norberta Skrzyńskiego, który również bardzo w pewnym momencie się zaangażował w Afrykę Nowaka. No to człowiek, który mieszkał w Warszawie, pracował tam w branży PR, a teraz nie mieszka nigdzie, jeździ cały czas, i to za sprawą Afryki Nowaka. Tam wracam do książki, dlaczego i jak to się stało, że aż taką kolosalną zmianę przeszedł, ale takie sytuacje Afryka Nowaka powodowała, dlatego mi się To może nie ciekawa. zdradzajmy wszystkich sekretów, żeby zachęcić Państwa do przeczytania książki. Natomiast jesteś osobą, która z racji tego, że pisałeś książkę, kontaktowałeś się z większością uczestników na etapie pisania czy późniejszych konsultacji. Jak w tej chwili utrzymują się relacje uczestników Afryki Nowaka? Bo chyba takiej sztafety jeszcze na świecie nie było. No właśnie, bo to jest ta sprawa. Było mnóstwo tarć, konfliktów i tak dalej, które napędzały, dodawały też energii. Dodawały smaczków. Tak. A równocześnie teraz, po czasie, zresztą nawet jak się sztafeta kończyła, czyli bez jakiegoś tam wielkiego dystansu czasowego, ale teraz jeszcze bardziej, jak się spotykamy, to każdy ma poczucie, zawsze jest sympatycznie, zawsze jest wesoło, każdy ma poczucie, że udało nam się coś interesującego i dającego satysfakcję zrobić. Nikt pewnie nie zapomina o tym, jak było, ale teraz można o tym powspominać już właśnie z większym dystansem i trochę się pośmiać z niektórych rzeczy. Tak, jak się spotykamy, zawsze jest fajniej, i jest jakieś poczucie, jakkolwiek by to brzmiało, jak jakieś, nie wiem, hasło reklamy. Zdaję sobie sprawę, że tak może brzmieć hasło nie do końca wiarygodnie. To rzeczywiście wytworzyło się jakieś takie środowisko, i mamy, myślę, poczucie takiej wspólnoty i tego, że udało się coś fajnego zrobić, i dalej jest się fajnie spotkać raz na jakiś czas, i jest sympatycznie, naprawdę. Tutaj trzeba powiedzieć jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, że oprócz pomysłodawców i osób, które były zaangażowane w projekt, to był projekt, który nie miał szefa. Tak, nie miał szefa. No, takie było właśnie, Fenomen. właśnie założenie Sudoła, czyli tego ostrego szefa. On sam firmę prowadzi, zarządza ludźmi i tak dalej. To jego założenie było takie, że to będzie sztafeta, ona będzie podzielona na etapy, i na każdym etapie jest lider. I lider każdego etapu, tych etapów było, jak mówiliśmy, 30. I lider każdego etapu jest odpowiedzialny za to, żeby na tym jego odcinku wszystko grało, wszystko było zorganizowane tak, jak trzeba, i żeby to pracowało. I dzięki temu, że tak było, że ci liderzy się zmieniali, czyli ludzie, którzy się najbardziej musieli zaangażować w danym momencie, się wymieniali, to było możliwe utrzymanie na bardzo, bardzo wysokim poziomie tej energii niezbędnej do przeprowadzenia tego przedsięwzięcia przez ponad 2 lata, bo No ponad tak, 2 bo lata trwała każdy wyprawa. starał się być kreatywny na Tak, tyle, ile mu percepcja otóż pozwoliła. to, a równocześnie jakby była grupa osób, które to wszystko koordynowały. Był Piotrek Sudoł na początku, ale tak jak mówiłem, on tyle energii dał z siebie, że się absolutnie, kompletnie wypalił w pewnym momencie, miał dość, opowiedział mi o tym, w jakąś depresję nowakową wpadł, zupełnie nie chciał mieć z Nowakiem nic do czynienia, pamiętam, telefonów nie odbierał, na maile nie odpisywał. Inna sprawa, że powiedział sobie, że ma zupełnie dość, ale Ale teraz już jest wszystko dobrze. minęły 3 miesiące i był gotowy do jazdy na następny etap w Angolii, i pojechał do tej Angolii. No więc był Piotrek Sudoł, był Zbyszek Sas, który też ze Szczecina, który cały czas był mocno zaangażowany w Afrykę Nowaka, i taką siłą spokoju to koordynował i spinał. A od pewnego momentu Norbert Skrzyński wspomniany, który właśnie swoją szalonymi pomysłami, nieco chimeryczny, ale bardzo niesamowicie zaangażowany w tą Afrykę Nowaka,
To, że były takie osoby, które, no właśnie, nie było centralnego sterowania, ale było wiadomo mniej więcej, że jak są kłopoty jakieś, to wiadomo, do kogo się zwrócić. Plus to właśnie rozbicie tego zarządzania na etapy, to sprawiło, że to się udało. Ja trochę tego języka używam, zarządzanie i tak dalej, ale to trochę trzeba mieć świadomość. No to jest dwuipółletnie przedsięwzięcie angażujące 150 osób. Jakby to było puszczone zupełnie na żywioł, to myślę, żeby się po prostu nie udało. Myślę, żeby się po prostu nie udało. Musiało być trochę tego właśnie takiego zarządzania, żeby to nie rozeszło się gdzieś po kościach. To co? Dziękuję za rozmowę i zapraszamy do sięgnięcia po książkę Afryka Nowaka, której autorem jest Piotr Tomza. Dziękuję Dziękuję Ci bardzo. pierwsze. Dzięki.